Witam i zapraszam do obejrzenia kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak przeprowadzić poprawnie test dla średniej w przypadku, gdy mamy tak zwaną dużą próbę, a hipoteza alternatywna musi być zastosowana jako jednostronna. Wówczas, jeżeli mamy przypuszczenie na podstawie jakichś tam danych, że średni dochód na jedną osobę jest większy niż 366, czyli mamy w tym momencie możliwość zauważenia, że twierdzenie dotyczy średniej, a dodatkowo, że jest ten wynik prawdopodobnie wyższy niż 366 zł. Wówczas musimy zweryfikować, czy na podstawie próby, wyników z jakiegoś badania cząstkowego możemy takie przypuszczenie potwierdzić albo je całkowicie odrzucić. Jeżeli w tym momencie widzimy, że próba jest liczna, bo wynosi w tym przypadku 50 jako więcej niż 30, mogę korzystać z rozkładu normalnego. Jeżeli korzystam z rozkładu normalnego, muszę znać tylko poziom istotności alfa, który jest potrzebny nam do podejmowania decyzji dotyczącego populacji generalnej. W tym momencie musimy zauważyć, że jeżeli alfa jest 5% w tym zadaniu konkretnie, jeżeli macie inny, no to stosujecie swój, to musimy wziąć w tym konkretnym zadaniu przy podwojonym poziomie istotności alfa. A dlaczego? Bo średnia jest przypuszczenie, że może być większa niż 366, po prostu większa. Nie, że średnia wynosi 366, czy że jest różna od 366 i mamy tylko przypuszczenie jednostronne, że jest mniejsza albo większa od konkretnego wyniku. Wówczas będziemy mieć hipotezę alternatywną tylko jednostronną, a w związku z tym musimy znaleźć wartość krytyczną z rozkładu normalnego z podwojonego poziomu istotności, a więc nie 1,96, a 1,64 będzie nam potrzebne. Jeżeli w hipotezie zerowej, którą tutaj będziemy weryfikować, zakładamy, że średnia równa się 360, to w hipotezie alternatywnej my zakładamy, że jednak ta średnia, zgodnie z naszym przypuszczeniem tutaj, jest większa niż zakładana 366. Wówczas musimy pamiętać o tym podwojonym poziomie istotności alfa, o tym sposobie szukania wartości krytycznej i tym, że nasza statystyka testu ma następujący wzór. Wówczas, jeżeli podstawimy naszą średnią i odchylenie standardowe, które otrzymaliśmy na podstawie wyników z próby, wówczas ten wynik wynosi aż 11,73. I patrząc na taki wynik, ja mówię aż 11 po przecinku, bo w rozkładzie normalnym każda wartość już przekraczająca 3 na minusie czy na plusie świadczy o bardzo wysokim i niezgodnym z rozkładem normalnym wyniku. To jest już raczej wskazówka, że będziemy odrzucać hipotezę zerową na rzecz alternatywnej. Dlaczego? Bo nasza wartość krytyczna wynosi tylko 1,64, a więc na pewno nasza statystyka przekracza wartość krytyczną co do wartości bezwzględnej. Wtedy na pewno istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej i możemy powiedzieć, że przy poziomie istotności 5%, bo przy takim tutaj badaliśmy, na pewno istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. A ona mówiła o tym, że średni dochód na tą jedną osobę dla wszystkich gospodarstw wynosi 366. A więc możemy stwierdzić, że hipoteza zerowa jest tutaj błędna na rzecz hipotezy alternatywnej, która zakłada, że jednak ta średnia jest wyższa. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie wejść na stronę internetową zadaniaprojekty.pl. Tam jest kontakt do mnie. Możecie też bezpośrednio załączyć swoje zadania, pisząc na zadania-projekty@wp.pl. Na YouTubie oczywiście możecie obejrzeć pozostałe inne filmy ze statystyki matematycznej, czy z opisowej, czy również z innych przedmiotów ilościowych, które możecie znaleźć na studiach ekonomicznych. Możecie też lajkować, komentować konkretne filmy i zapraszam Was na pewno do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam.